Bardzo się cieszymy dzisiaj z obecności laureata Nagrody Literackiej Nike z ubiegłego roku. Naszym gościem jest pan Zbigniew Rokita, gliwiczanin z urodzenia, ale mieszkający dalej na Śląsku. Jest autorem niebywałej powieści o tytule Kajś. Dla tych, którzy jeszcze nie bardzo rozumieją śląskiego, bo tacy są przecież między nami, to znaczy, że gdzieś ten Śląsk. To jest opowieść przepiękna o Śląsku. Bardzo ważna książka, którą polecam zarówno Górnoślązakom, jak i osobom z zewnątrz. Małgorzata Scheiner, krytyk literacki również, napisała taką w recenzji takie zdanie, że to jest książka o tym, żeby obudzić w polskiej świadomości, że Śląsk istnieje, że ma bardzo bogatą historię. Ja myślę, że my na co dzień popełniamy taki grzech zaniedbania. Nie pielęgnujemy swojej tożsamości. Nie chcemy, a przecież zapamiętałam taki napis na drzwiach cmentarza w Zakopanem na Pęksowym Brzysku. Tam jest tak napisane, że naród, który nie pamięta, umiera. I wydaje mi się, że to jest taka wielka przestroga, że my musimy pamiętać, my musimy czytać, spostrzegać i rozmawiać o naszej historii. Bo założę się, że tak jak ja też wielu szczegółów nie zna, a pan Zbigniew nam je bardzo przybliżył w sposób niezwykle interesujący. Zachęcam do przeczytania opowieści o Górnym Śląsku Kajś. O co czytelnicy najczęściej pytają? Na jakie pytania musi pan odpowiadać? Chyba to jest w książce, czyli o tych wszystkich meandrach tożsamości śląskiej, o tym, jak Ślązacy pamiętają, nie wiem, co jest fajnego w Śląsku. Też zależy, czy te spotkania są w tak zwanej Polsce poza Śląskiem, czy na samym Śląsku w aglomeracji. W aglomeracji często jest tak, czy w ogóle na Górnym Śląsku, że też ludzie bardzo chętnie sami opowiadają swoje historie i to jest tak zrównoważone 50-50 z pytaniami, a poza Śląskiem to najczęściej wypytują, a z dużą życzliwością na ogół. Biorąc pod uwagę fakt, że w dużej części dzisiaj w spotkaniu uczestniczą seniorzy, czy będzie pan też chciał od nich coś zaczerpnąć, jakiejś wiedzy, wspomnień może? Jezu, ja tu jestem od 30 minut, ja się już tyle dowiedziałem, że sobie nawet nie zdaję sprawy. Pewnie, jasne, natomiast dla mnie też czasem jest niezręczne, dlatego że moja pamięć sięga tam, nie wiem, 20 lat wstecz, więc rozmawiając o, nie wiem, II wojnie światowej czy o komunie, często właśnie z osobami znacznie do mnie starszymi, którzy to wszystko pamiętają, to po prostu mi czasem głupio, bo się wtedy zderza taka wiedza głęboka, teoretyczna, ale z wiedzą praktyczną, więc to muszę uważać.